Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w naszym studiu koncertowym, a dziś wieczorem witają Państwa Iwona Pawelec-Burczaniuk ze Stowarzyszenia Folkowisko i Maciej Ignatowski, czyli Polskie Radio Rzeszów. Proszę Państwa, to jest kolejny koncert w ramach Folkowiska, który odbywa się w naszym studiu koncertowym. Iwona wyjaśni zasady i powie, o co chodzi w ogóle tutaj w tych koncertach związanych z Folkowiskiem właśnie. Tak, postanowiliśmy wrócić do tradycji Nowe Źródła, która promuje młode zespoły, nowe zespoły, zespoły, które wnoszą coś muzycznie świeżego na scenę polskiej muzyki. I postanowiliśmy zaprosić zespoły do udziału. Wyłoniliśmy już 6 finalistów, których prezentujemy na antenie Radia Rzeszów. Z tego grona wyłonimy 2 finalistów, którzy zaprezentują się na scenie Folkowiska w dniach 12-13 lipca. A więc przed Państwem głosowanie, jak już wszyscy zaprezentują się tutaj w studiu koncertowym na żywo, to zadanie dla naszych słuchaczy i Państwa, którzy odwiedzają nasze studio, żeby wybrać te 2 zespoły, które zagrają na Folkowisku. Folkowisko w ogóle jest pod specjalnym takim znakiem, jakby to powiedzieć, no imieniem naszego kolegi redakcyjnego, nieżyjącego już naszego kolegi, który bardzo ukochał sobie te rejony i w ogóle Folkowisko, Rafał Potocki, i cały czas o nim pamiętamy. A dziś przed Państwem wystąpi zespół, który nazywa się Morie. Witamy wszystkich, którzy ulubili sobie ten zespół. Przed Państwem wystąpią Maria, Dobromiła, Aleksandra i Karol. Jak Państwo zauważyli, to Karol ma najlepiej, bo w zespole są 3 dziewczyny, a on jest 1. Więc wszystko może, prawdopodobnie. Muzyka folkowa, bardzo popularna ostatnio. Ja zawsze o tym mówię, że to jest muzyka, która właściwie staje się coraz bardziej popularna na całym świecie. Niektórzy czasami nazywają to muzyką ludową, a folkowa to jest takie określenie, które rozumiane jest na całym świecie i u nas też. Oczywiście, zresztą wizyta Państwa dzisiaj w naszym studiu oznacza, że Państwo lubią ten gatunek muzyki. Mam nadzieję, że dziś trochę przeniesiemy Państwa w taki inny świat. Folkowisko, ale przede wszystkim inny świat dzięki temu, co za chwilę Państwo tutaj usłyszą. Zespół jest w trakcie nagrywania debiutanckiej płyty. Ja zaproponowałem przed koncertem, jak z nimi rozmawiałem, żeby jeden z utworów, który dzisiaj zabrzmi, został umieszczony na tej płycie w wersji live, czyli taki utwór nagrany tu w studiu, bo przecież wszystko jest zarejestrowane. Można nas również podglądać w internecie na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. No i ten utwór, jak zostanie umieszczony na płycie, no to później już na stałe zostanie zarejestrowany. I tu prośba do Państwa, żeby Państwo żywo reagowali oklaskami przy każdym utworze, no bo też będzie to później słychać. Trenujemy teraz. Bardzo proszę, oklaski. Proszę mi wierzyć, oni z tego powodu będą na pewno bardzo szczęśliwi. My w takim razie zostawiamy Państwa ze wspaniałą muzyką i artystami przed Państwem. Zespół? Morie. 2 głosy, 8 dłoni. Zapraszamy serdecznie. Thank you.
śpisz, kochanie, śpisz, gdy cię kochanie, prosić będę, czy zostaniesz, czy gdy rano przyjdzie świt, nie zobaczy cię już, czy gdy rano przyjdzie świt, nie zobaczy cię już. Jak mam kochać, kiedy wiem już wszystko? Dziękujemy. Dobry wieczór, jesteśmy Morie. Przyjechaliśmy z Warszawy i z Bydgoszczy. Ale częściowo rodzinnie i sercem jesteśmy z Rzeszowa, bo sekcja smyczkowa, czyli z Państwa prawa strona sceny, pochodzi właśnie stąd. Także bardzo się cieszymy, że możemy tutaj dzisiaj zagrać. Życzymy miłego wieczoru, miłego odbioru. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy na antenie. Teraz będzie pieśń z tekstem Kazimiery Iłakowiczówny po części. Od tego zaczynałyśmy, od inspirowania się poezją śpiewaną i nieśpiewaną jeszcze. Także zapraszamy do odsłuchu naszego chyba jednego z najstarszych utworów. I tak, pierwszego. Nie trzeba odpychać. Obejmę jabłoń za szyję, zacznę z nią usychać. Zapłaczę nad agresem, przejdę malinami. Będą skurczone liście, jagody za wzami. Zapłaczę nad agresem.
lesem przejdę malinami. Będą skurczone liście, jagody za psami. Na 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 na. Żeby we mnie serce znów gorzało. Trzeba mnie wyganiać. Dziękujemy. Kwiateczki migdałowe na posmutniałą duszę, na opuszczoną głowę, na posmutniałą duszę, na opuszczoną. Teraz gęstym śniegiem lecą mi na kolana, a teraz gęstym śniegiem lecą mi na... Na pierwszym
rozkwitłe kwiateczki migdałowe. Dziękujemy bardzo. Jedna Moria, Miłka, powiedziała już, skąd jesteśmy. Poznałyśmy się zupełnie w innym miejscu, poznałyśmy się pod Lublinem w ośrodku praktyk teatralnych Gardzienice kilka lat temu. I tam właśnie zaczęło się Morie, przy długim stole akademika, przy którym siedziałyśmy. Tak, długim kuchennym stole. Tak, przy którym siedziałyśmy, śpiewając pieśni wielogłosowe i potem słuchając nagrań, na których czasem nie potrafiłyśmy odróżnić, która śpiewa który głos. I tak się zaczęło. Kolejna pieśń będzie naszą pieśnią autorską. Piszemy także własne teksty i właśnie usłyszą teraz Państwo jeden z nich. Czy nocą padało, że zalało izbę całą. Siostra twoja spać nie chciała, oczęta wypłakiwała. Siostra twoja spać nie chciała, oczęta. Świeciło, jako diabeł wystraszyło. To haneczka tańcząc z cieniem żywym stała się płomieniem. To haneczka tańcząc z cieniem żywym stała się. Twej siostrze to hanieńce nocą, to twej siostrze to hanieńce nocą z hukiem, to twej siostrze to hanieńce nocą z hukiem pękło serce, to twej siostrze to hanieńce nocą, to twej siostrze to hanieńce nocą z hukiem pękło serce, to twej siostrze to hanieńce nocą, to twej siostrze to hanieńce nocą z hukiem pękło serce, to twej siostrze to hanieńce nocą z hukiem pękła. La 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 la
Kolejna pieśń jest pieśnią tradycyjną, którą nazywamy Babią Górką, ponieważ poznałyśmy ją pod Babią Górą. Troszkę przearanżowałyśmy, ale myślę, że oddajemy jakiegoś ducha tej pieśni, która nas bardzo poruszyła 2 lata temu, kiedy tam byłyśmy. Skoda cię se skoda, ty chłopoku skoda, będzie cię płakała we źródełku woda. Dziękujemy bardzo. Teraz zaśpiewamy utwór Gaj, który napisałyśmy w trakcie wybuchu wojny w Ukrainie. Bardzo nas to poruszyło. Znalazłyśmy taki tekst właśnie tradycyjny. Już melodia tak naprawdę ułożyła się sama. I myślę, że dzisiaj chciałybyśmy powiedzieć, że jest to taka nasza modlitwa o pokój w świetle wszystkich strasznych konfliktów, które mają teraz miejsce na świecie. Także usłyszycie Państwo Gaj. Thank you.
śpiewają. A mego Jasieńka na wojenkę dają. Jedzie Jasio, jedzie, konik osiodłany. Czemu ty jedziesz, Jasieniu kochany? Thank you.
czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Nie chodź nocą, dziewczyno, i unikaj bram. Pieśń, którą przed chwilą usłyszeliście, powstała niedawno. Powstała z myślą o wydarzeniach z marca w Warszawie, kiedy na środku bardzo zaludnionej ulicy Liza została uduszona na śmierć. Więc jest to trochę taki nasz tribute, trochę też hymn do osób, które kiedykolwiek czuły się zagrożone na ulicach Polski i nie tylko Polski. Karol w tej drugiej części pieśni gra rytm zainspirowany rytmem z zachodniej Afryki, który jest wykorzystywany, był rzekomo wykorzystywany przy ceremoniach obrzezania kobiet. Jest to taka ciekawostka od nas. Teraz trochę się rozchmurzymy i zagramy kawałek do wiersza Kazimiery Iłłakowicz, bo tak o sobie lubiła mówić. Będzie to strumień. Każdy brzęczy, jak struna dotknie.
dąb nad wodą, gałązki się chwieją, do mojej dziewczyny oczy mi się śmieją. Oj, da, 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 da. Nieraz ja, dziewucho, modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, to już byłbym w niebie. Oj, da, 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 da. Dziewczyny, oczy mi się śmieją. Oj, da, 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 da. Gdybym był malarzem, to bym cię malował. Co bym pędzlem ruszył, to bym pocałował. Oj, da, 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 da. Czego ty, dziewczyno, pod jaworem stoisz? Czy cię słońce piecze, czy się deszczu boisz? Oj, da, 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 da. Słonko mnie nie piecze, deszczu się nie boję, gdziem sobie wyrosła, tam sobie postoję. Oj, dana, dana, da, dana, dana, dana. Przed nami ostatni utwór. Chcielibyśmy z tej okazji podziękować bardzo Polskiemu Radio Rzeszów, Festiwalowi Folkowisko za wybranie nas jako finalistów konkursu Nowe Źródła. Było nam bardzo miło zagrać tu dla Państwa i też dla wszystkich słuchaczy Radio Rzeszów. Także dziękujemy. I się przedstawimy. Na harmonium i na strunach głosowych Maria Matosek. Na skrzypcach oraz strunach głosowych Dobromiła Życzyńska. Na kontrabasie Aleksandra Łobodzińska. Na membranach wszelkiego rodzaju i tutaj wszystkich tych pięknych przeszkadzajkach Karol Kot. Jesteśmy Morie, a teraz usłyszycie galop. Może jeszcze wspomnimy, tak jak już było powiedziane w trakcie wstępu, jesteśmy w trakcie nagrywania naszej debiutanckiej płyty, także zachęcamy do śledzenia naszych wszelkich mediów społecznościowych, bo na razie tylko tam można nas usłyszeć, ale już niedługo. Także tak, zapraszamy. Boom, 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 boom
przecież jak szalona, w co, dokąd, ku czemu? O wszystko, 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 drzewa i kamienie, domy i kościoły, ziemia, niebo, wszystko, ku czemu? Przecież jak szalona, w co, dokąd, ku czemu? O wszystko, 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 drzewa i kamienie, domy i kościoły, ziemia, niebo, wszystko, ku czemu? Przecież jak szalona, w co, dokąd, ku czemu? O wszystko, 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 drzewa i kamienie, domy i kościoły, ziemia, niebo, wszystko, wszystko. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Mi bardzo. Proszę Państwa, szczęśliwi czasu nie mierzą, ale ja tak patrzę na zegarek, bo jeszcze jesteśmy na antenie Polskiego Radia Rzeszów. Jeszcze transmisja trwa, więc może szybciutko jeszcze jakiś bis, co? Co Wy na to? Chcecie jeszcze? Bardzo. Szybkie ustalenia, to umówmy się, że tym utworem pożegnamy radiosłuchaczy. Natomiast gdyby Państwo jeszcze chcieli być z nami, to zapraszam oczywiście na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Transmisja cały czas trwa. Przed Państwem zespół Morie. A gdybyście chcieli jeszcze więcej dobrej muzyki, to zapraszamy na folkowisko. Posmutniałą duszę na opuszczoną.
śniegiem lecą mi na kolana, a teraz gęstym śniegiem lecą mi na... Oni tak nie wiedzą, czy już skończyć, czy mają zejść ze sceny, czy jeszcze nie. Pewnie jeszcze nie. Tak się zastanawiam, od jakiego utworu zaczęliśmy dzisiejszy koncert? Od takiej kołysanki, prawda? To może na koniec kołysanka. Co wy na to? Państwo, podobało się? Chcecie się Państwo ukołysać w tej muzyce, w tych historiach? Dobrze, to bardzo prosimy jeszcze raz o oklaski i... Artyści to uwielbiają. Zespół Morie, zapraszamy. Śpisz, kochanie, gdy cię prosić będę, czy zostaniesz? Czy gdy rano przyjdzie świt, nie zobaczy cię już nic? Czy gdy rano przyjdzie świt, nie zobaczy cię już? Thank you.
zespół Morie. Gorąca brawa. Dziękujemy bardzo. Jak zawsze powiem Państwu, że zespół za momencik pewnie będzie do Państwa dyspozycji, jak dziewczyny troszkę odpoczną i kolega też, bo tutaj na tych instrumentach pięknie nam grał. My zapraszamy serdecznie na kolejne koncerty do Polskiego Radia Rzeszów, do naszego studia. W ramach folkowiska jeszcze chyba dwa nam zostały, tak? Jeszcze dwójka artystów tutaj wystąpi, zespoły. Więc oczywiście w każdy piątek o godzinie 20 tutaj u nas zapraszamy Państwa. Szczegóły jak zwykle na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów, tam wszystko będzie napisane. No i oczywiście, tak jak tu koleżanka mówiła, zapraszamy na samo folkowisko, bo tam to dopiero będzie się działo, bo przecież to jest żywy koncert, tak zresztą jak tutaj, ale koncert, który jest w sumie plenerowym koncertem. Tak, to jeszcze ja skorzystam z okazji i zaproszę Festiwal Folkowisko. To oczywiście nie tylko muzyka. W tym roku mamy również bardzo rozbudowaną scenę literacką, spotkania z podróżnikami, bardzo dużo rękodzieła, rzemiosła, warsztatów i wspaniała dzieciowioska. Także naprawdę tam nie można się nudzić. Żałuję, że taki duży jestem trochę. Zmieścimy. Dziękujemy. Dzieci duże też mogą. No to jak oczywiście. Dzieci duże mogą, to dziękujemy bardzo. No cóż, dziękujemy Państwu bardzo za wizytę w naszym studiu, za udział w koncercie i zapraszamy oczywiście już za tydzień na kolejny koncert. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.